18 października wspominamy świętego Piotra z Alcantary, prezbitera. Juan urodził się w Alcantara, w małym miasteczku w Estremadurze, w Hiszpanii, na granicy z Portugalią w roku 1499. Pochodził ze starego szlacheckiego rodu Garavita. Jego rodzice, Alfonso i Maria Villela, wyróżniali się zarówno pobożnością religijną, jak i reputacją społeczną. Pan Alfonso, który studiował prawo i sprawował urząd gubernatora kraju, zmarł, gdy Juan miał 8 lat, a pani Maria, za radą swoich krewnych, zawarła drugie małżeństwo ze szlachcicem Alfonso Barranteso, z którym miała dwoje dzieci. Po zdobyciu w rodzinnym mieście podstawowego wykształcenia, mając 14 lat, został wysłany na Uniwersytet w Salamance, aby ukończyć tam studia filozoficzne i prawne. Pod koniec tych studiów, w roku 1515, postanowił dołączyć do zakonu franciszkanów. I tak wstąpił do klasztoru Majeretes, gdzie nie tylko rygorystycznie przestrzegano reguły świętego Franciszka z Asyżu, ale także gorliwie kultywowano ducha pokuty. Rozpoczynając nowicjat, przywdział habit franciszkański i otrzymał nowe imię. Odtąd nazywano go bratem Piotrem. W okresie nowicjatu z pewnością dojrzała w nim wola życia w surowości i pokucie. Dużo modlił się, mało jadł i mniej spał. A wszystko to z powodu bezwarunkowej miłości do Jezusa Chrystusa. Po profesji zakonnej rozpoczął studia teologiczne w celu przygotowania się do przyjęcia święceń kapłańskich. Przed ukończeniem studiów kościelnych został mianowany kustoszem klasztoru w Badajoz, niedaleko Lizbony. Pod koniec formacji seminaryjnej w roku 1524 został wyświęcony na kapłana. Jego życie od razu wyróżniało się wyrzeczeniem i umartwieniem. Jadł 2 lub 3 razy w tygodniu, spał bardzo mało i w dość nietypowy sposób, siedząc na kamieniu z głową opartą na belce. Pełnił różne funkcje w swoim zakonie, aż do urzędu ministra prowincji świętego Gabriela, propagując jak najściślejszego przestrzegania reguły. Kiedy w roku 1540 przedstawił zgromadzonym na kapitule nowe konstytucje dla członków o najściślejszej obediencji, spotkał się z takim sprzeciwem, że musiał zrezygnować zarówno ze swojego pomysłu, jak i ze stanowiska ministra prowincjalnego, wycofując się do życia półeremitycznego z grupą współbraci do Portugalii. Wkrótce jednak inni bracia podążyli za nim i utworzyli małe wspólnoty, których Piotr był opiekunem i mistrzem nowicjuszy. W 1560 roku te małe, ale liczne wspólnoty utworzyły nową, autonomiczną prowincję o nazwie Santa Maria della Pieta. W roku 1553 po powrocie do Hiszpanii brat Piotr żył przez pewien czas w całkowitej samotności i surowości. Podczas tego doświadczenia wpadł na pomysł pielgrzymowania boso do Rzymu, aby poprosić papieża Juliusza III o pozwolenie na założenie małych, biednych wspólnot. Tak więc w roku 1554 udał się do Rzymu i przedstawił swoją prośbę papieżowi, który udzielił mu upoważnienia do założenia nowego zgromadzenia braci, poddając ich jurysdykcji franciszkanów konwentualnych. Za zgodą papieża Piotr powrócił do Hiszpanii i wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami założył kilka klasztorów. Te małe, biedne wspólnoty wkrótce się tak rozmnożyły, że w roku 1561 stały się niezależną prowincją pod wezwaniem świętego Józefa. Zachęcony niedawną fundacją, Piotr napisał dla nowej prowincji konstytucje, które były surowsze i bardziej rygorystyczne niż te, które wcześniej sporządził dla prowincji świętego Gabriela, gdzie spotkał się z silnym sprzeciwem. Nowa reforma, która obejmowała także powrót do pierwotnego ubóstwa, rozprzestrzeniła się tak szybko w innych prowincjach Hiszpanii i Portugalii, że Pius IV w 1563 roku powierzył nową prowincję jurysdykcji ministrowi generalnemu obserwantów. Renoma świętości Sługi Bożego rozprzestrzeniła się zarówno w Portugalii, jak i w Hiszpanii. Król Jan III zaoferował mu miejsce na swoim dworze, a nawet cesarz Karol V poprosił go, aby został jego kierownikiem duchowym, ale brat Piotr odrzucił obie propozycje. Czuł silne powołanie do życia surowego i modlitewnego, biednego i pokutniczego.
1560 roku Piotr, przechodząc przez Awilę, wpadł na szczęśliwy pomysł odwiedzenia klasztoru karmelitanek. Tutaj spotkał się po raz pierwszy z siostrą Teresą od Jezusa, która w tym czasie przeżywała głęboki duchowy kryzys, do tego stopnia, że została nawet oskarżona o bycie ofiarą diabelskiego opętania, a w konsekwencji zakazano jej przyjmowania Komunii Świętej i zamknięto w odosobnieniu. Spotkanie to było naprawdę opatrznościowe. Siostra Teresa zwierzyła się bratu franciszkańskiemu, że przeżywa poważny niepokój duchowy, a ten ostatni, który posiadał własne doświadczenie tych duchowych problemów, natychmiast zrozumiał sytuację i nastrój siostry i uspokoił ją, udzielając rad na przyszłość. Zrodziła się między nimi święta przyjaźń. Na obrzeżach górzystego kraju Arenas, około 80 km na południe od Awilii, Piotr otrzymał mały kościół na nowy dom zakonny. Miejsce było idealne, odizolowane od miasta i otoczone zielenią. Nie tracąc czasu, Piotr przygotował wszystko, co było potrzebne do założenia nowego klasztoru. Zbudował małe cele i pustelnie dla braci. I tak stworzył swoją ostatnią fundację, w której spędził ostatnie 2 lata swojego życia. W połowie października 1562 roku jego ciało z powodu choroby i ostrej pokuty mocno osłabło. 18 października obudził się bardzo szczęśliwy i zaczął modlić się psalmem Miserere. Potem wykrzyknął: cóż za radość, gdy powiedzieli mi, że pójdziemy do domu pańskiego. I w tym momencie poprosił o pomoc, aby uklęknąć, i tak umarł. Święty Piotr z Alkantary pozostawił po sobie wiele pism o tematyce duchowej i ascetycznej, konstytucję nowych fundacji zakonnych i listy do świętej Teresy od Jezusa. Głównym jego dziełem jest Traktat o modlitwie i nabożeństwie, w którym krótko przedstawia metody modlitwy opartej na rozważaniu tajemnic męki pańskiej na każdy dzień tygodnia, ukierunkowanej na wiedzę i zjednoczenie z Bogiem. Wieści o jego śmierci rozeszły się natychmiast po całym regionie, a sąsiedzi Aren i innych krajów zebrali się, by pożegnać świętego człowieka. Jego grób został od początku przekształcony w miejsce pielgrzymek. Papież Grzegorz XV beatyfikował go 18 kwietnia 1622 roku. Natomiast papież Klemens IX 28 kwietnia 1669 roku wpisał go do katalogu świętych. Jest przywoływany przeciwko złośliwym gorączkom oraz jako patron i obrońca nocnych strażników. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Piotr z Alkantary wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.